Halo, 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 hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, jako że ten odcinek nagrywam sobie, jak już się zaczyna druga część eventu Halloween, ale zapewne wleci sobie znacznie później. Tutaj ja będę, wiecie, miał różnego rodzaju już, też jeszcze, wiecie, inne rzeczy po prostu. Takie na przykład jak UFOki, bo generalnie w tej serii od zera zamierzam, wiecie, grać trochę z kołem losu. Jednakże jeżeli chodzi o takie rzeczy jak ten event UFO, to ciężko jest go wylosować. Czy idziemy zrobić zdjęcie, czy też nie, bo jeżeli nie zrobimy zdjęcia, no to nie będzie nagrody. I tak mam taki pomysł, jak to rozwiązać. Bo na ten moment UFO się nie zrespi, bo ona ma tam czas do 20, trzeba też trochę być na tej sesji, żeby się w ogóle to zrespiło. Od następnego dnia sobie dopiero zacznę robić, bo mam jakiś pomysł, jak te UFOki sobie rozegrać. Druga rzecz, też pojawiła się znęćka, znaczy nowa w sumie teorii znęćka z duchami. Jednakże to też trzeba te duchy zrobić w konkretnej kolejności w nocy, a że jest trochę czasu, żeby to zrobić, więc można zaczekać. No i generalnie to taką znęćkę będzie 250 tysięcy, co akurat na konto tutaj nasze to będzie całkiem fajna sprawa, żeby sobie zarobić. Generalnie w tej serii losujemy sobie z użyciem, losujemy sobie wszystkie biznesy, jak zarobimy, z użyciem właśnie kół. I ostatni biznes, który się wylosował, mianowicie jest to Diamond Casino, mianowicie kupienie sobie penthouse'u i kupię ten po prostu najtańszy penthouse za 1,5 miliona. Myślę, że do tego czasu uda się dozbierać na jakikolwiek możliwy garaż, żeby oddawać później furę, jak się zakończy, bo tam jak z fur się dostaje za free. Ale niestety szkoda, że to nie jest znowu jakiś taki, wiecie, biznes, który byłbym aktywnie robić, bo mówię, to jest taka jednorazówka. Praktycznie się zwróci do zera, więc jakiś na nowy biznes znowu będę miał jakąś kasiora. No ale tutaj się za bardzo mówię, to akurat na tym się nie zarobi, bo to jest takie bardziej przejście fabularnych misji, w sumie na tym koniec. Ale myślę, że dałbym radę, jeżeli się wylosuje, żebym grał tę misję. Okej. Także w tym tygodniu zrobimy, znaczy w tym tygodniu, w tym dniu zrobimy sobie tak. Pierw to zakręcimy sobie kołem szybką gotówką. Szybka kasa razy dwa, zobaczymy, co się nam tutaj wylosuje. To więc pierwsze to, co robimy, to idziemy po brak statku oraz robimy sobie dziuplę. No dobra, dziupla w takim razie zrespiła się nam. Nie mamy dziuplę. Paleto. W sumie paleto nie będzie takie złe. Statek znajduje się tutaj jakoś. Mniej więcej gdzieś w tym miejscu, więc pierw zrobię sobie statek, a potem polecimy sobie na dziuplę. Albo tutaj mam oczywiście informacje na temat tych łowców duchów, ale no nie w tym momencie, tak mogę powiedzieć, nie w tym momencie. Dobra. Stateku, gdzie jesteś? Jeszcze kawałeczek dalej jest tam stateczek. A tutaj jest. Ja mówię, ten malutki akurat kawałeczek sobie przebiegnę. Tutaj nie jechałem autem. Przebiegnę sobie, wiecie, zawsze coś tutaj będzie, no i potem lecimy do dziupli. Byk, 25 tysięcy wpadło. Dobra, także teraz wlecimy sobie oczywiście tutaj do dziupli, więc weźmy sobie, nie wiem, będzie to strzelba po prostu. I zdobądźmy sobie zasoby do wytwórni, bo będą zasoby tylko do wytwórni. Nic więcej, nie ma opcji, żeby się po prostu mogło pojawić. O kurde, jeszcze jeden się schował za ścianą. I dobra, teraz włamanie się do sejfu i tutaj chyba mamy kodzik. Mówię, jedna wytwórnia, no to tylko do tej będzie się wszystko mogło zbierać. I sobie teraz trzeba tylko opuścić teren. I mi tutaj, kurde, gościu. Czy się tutaj wywal. Dostał ledwo jedną kuleczką i już sobie padł. No i w sumie tyle, jeżeli chodzi o szybką kasę, bo mówię, 25 tysięcy wpadło, no i pełne zasoby odnowione do wytwórni. Swoją drogą możemy zobaczyć, jak ta wytwórnia, bo ona tutaj też jest, ale to jak sobie radzi. Tylko do mówię, tylko mam jedną wytwórnię, więc tylko do tego będzie się mogło odnawiać. Ja już tam się kasiory zebrał, bo jeżeli będzie jeszcze szczęście, tak, bo tutaj się fajna misja, to jeszcze będzie szło z tego zarobić jakąś pokaźną sumę. Ale w tym tygodniu, jak to nagrywam, fajnie, żeby wylosował się bunkier, bo bunkier jest na premię razy dwa. A skoro bunkier jest na premię razy dwa, fajnie byłoby z tego skorzystać, ale no jest los. To dopiero jeden kwadracik się zaczyna robić, więc jeszcze daleka droga do pełnego towaru, no plus i tak on nie jest jeszcze ulepszona ta wytwórnia, więc się z tego nie zarobi za dużo. A mówię, że ma być losowo, to też musiałoby się losowo wylosować ulepszenie do niej. Dobra, także teraz zobaczmy nasz główny sposób, jak zarobić. Dobra, więc klikamy, jak sobie zarobimy. Kręcu, kręcu, kręcu. Wytwórnia niestety nie jest pełna, to już sprawdziłem. Wbijam na losowy napad, jest tak? No, to wbijamy na losowy napad. Może tym razem mnie gdzieś dobiorą. Nie powinno być źle, no kurde, no na pewno. Może już teraz gdzieś dobiorą, więc spróbujmy. Cayo Perico. Po kolei pojedziemy. Po prostu, no mówię, mam nadzieję, że gdzieś się uda, kurde, dobrać. Fajnie byłoby zagrać. Ty. No, już myślałem, nie, że ty od razu wchodzę, od razu do lobby, ale no nie, tak nie ma dobrze.
Dobra, jeszcze raz kliknijmy Kajo Pelico. Dołączyłem akurat do akcji, która się zaczyna. Nie wiem, może mnie wezmą na napad. Wiecie, zobaczymy. Jakby... No, wyrzucono cię z akcji. No, zobaczył, że za niski poziom, no i poszło. Ale Paweł tu, jak widzicie, sobie czeka. Mimo, że nie mam dostępu do kosatki, to on na mnie tutaj czeka. No spokojnie, Paweł, jeszcze do ciebie kiedyś przyjdę. Kiedyś w przyszłości się tutaj spotkamy z tobą. Na ten moment, no... Czekajcie, co to jest? Kogoś jako szef? Co? Ty, ja zbugowałem grę. Ale ja nie mam kosatki kupionej na tym koncie. Jakim cudem mogę rozpocząć misję zdobywania dokumentów Madrazo? Patrzcie, ty. No cóż, mogę powiedzieć tak, oficjalnie zbugowałem grę i mogę iść na napad, który nie mam dostępu. Nawet na dowód, żeby wam pokazać, że nie mam tego zrobione. Patrzcie, ja wchodzę w Worldstocka i kosatka jest zablokowana. Nie mogę, nawet muszę się spotkać z Miguelem Madrazo, żeby to zrobić. Mimo, nazwijmy rzecz cudzysłów, mam szansę zrobić ten napad za darmo, to no nie skorzystamy z tej szansy, ale powiedzmy sobie szczerze, kurde, bardzo zabawne, że dołączając na losowy napad, bo zawsze jak tak się działo, to wiecie, po prostu gra nas wywalała z tej kosatki i koniec. Nie masz kosatki, nie możesz być. A tutaj proszę, chcesz sobie zrobić napad? Proszę, zapraszamy. Masz napad, co możesz zrobić? Opuść kosatkę. Nie wiem, mówię, widocznie jakoś mnie wywalił w takim momencie, że no mógłbym to zrobić potencjalnie, ale no nie, no nie będziemy robić na takich błędach sobie grać. Mimo, że to można było wykorzystać jakoś. Dobra, spróbujmy może w takim razie kasyno zagrać. Może na kasynie się uda. Akurat za pierwszy raz na Kajo Pelico dosyć sporo bym dostał samemu. Chociaż nie wiem, jakbym miał później robić te misje, bo tylko jedną bym zrobił. Później bym nie... Potem nie miałbym jak się już tam dostać z powrotem, bo zwiad bym zrobił i na tym koniec byłby. Ale w sobie śmieszne, trzeba to przyznać. No dobra, jeżeli chodzi o kasyno, zobaczymy, czy gdzieś mnie dobierze, czy też nie. Wiecie, jak jest takie długie ładowanie, rzadko kiedy dobieram. No, 2 minuty nie załadowało, no to wywala. No i dobra, co do tego tutaj patrzcie, ile tutaj rzeczy się pojawiło. Zacznijmy w takim razie, mówię jeszcze raz, napad na kasyno. Drugi raz, może za drugim razem już mnie gdzieś dobierze, może mnie nie wywalą. Ale generalnie mówię, wywalają, bo widzą, że jest niski poziom, no to gościu raczej nie ma pojęcia, o co chodzi. Spróbujmy po raz trzeci się dostać gdzieś, może dostaniemy się po raz trzeci na jakiś napad. Niby od razu gdzieś bierze. Ale wiecie, różnie z tym może być. Niby bierze, a nie bierze. Już wiecie, też nie będę się oczywiście dziwił tym gościom, że oni zwyczajnie nie chcą wziąć kogoś, kto ma 30 poziom na napad. Prawie że. No bo nie oszukujmy się, to jest po prostu dosyć mocno początkująca osoba w tej grze. A poziom to jest taka trochę podstawa. Zapewne gdybym miał już na tej postaci w okolicach setki, pewno by... Nie byłoby możliwości... Pewno mówię, nie byłoby możliwości, żeby ktoś tutaj po prostu wywalał. Dlaczego nie byłoby możliwości, żeby ktokolwiek wywalał? W setnym poziomie to już jest widać, że ktoś tutaj coś przegrał, nie? Żeby, wiecie, wybić przynajmniej setkę. Nie wiem, myślę, że może te 30 godzin wystarczy rozegrać. Ja co prawda mówię, jak ja tutaj to gram, no to jeszcze nawet nie jadę najszybszą możliwą drogą. I wystąpił błąd podczas połączenia sieciowego. Nie wiem, jeżeli ugrzęzłem w chmurach, to jest przypał. A, chyba na to wychodzi, że chyba ugrzęzłem w chmurach. Myślę, że tym akcentem chyba możemy zakończyć próbę dołączenia na jakiś napad, bo nigdzie mnie nie dobrało, po prostu nic nie zrobiłem, tylko popatrzyłem w chmury. Zobaczmy w takim razie, co mi się innego wylosuje, jak nie granie losowego napadu. Co innego tutaj mogę sobie zrobić? Przeważ wytwórni, no wiemy, że nie jest pełna. Co prawda blisko były tryby razy 2, razy 3, ale to byłby nawet okej. Dobra. Wylosowało się, że gramy sobie losową akcję. 1-2. Więc zdecydujmy teraz kołem, ile gramy, czy jedną, czy dwie takie. Dobra, mamy w takim razie liczby, więc zdecydujemy, ile gramy losowych akcji różnych. Jedną. Losowało się. No dobra. Przy okazji mówię, zrobimy jeszcze trikę, żeby nas wywaliło z tego okna, bo mówię, nic ze chmury się nie zrobi, więc trzeba zminimalizować grę. Wtedy powiedziało, że się nigdzie nie połączyło i dobierze mnie teraz na jakąś sesję. No jak klikniemy losową akcję i zobaczymy, na co mnie dobierze. Może na coś fajnego chociaż. W tym tygodniu na premii są w sumie jakieś deathmatche i tryby adwersarza, więc w zasadzie fajnie by było, żeby na jedną z tych dwóch aktywności mnie po prostu dobrało. Albo na tryb adwersarza, albo deathmatche. Generalnie co do deathmatche, to jeżeli ktoś ma jeszcze GTA Plusa kupionego, to ma też kolejne razy dwa, bo są razy dwa i razy dwa.
No i wtedy razem, łącznie razy 4. To wiek, że na takich deathmatchach to w ogóle kasa wchodzi jak marzenie. Ale no, to zrobili. Myślałem, że właśnie będzie premia razy 3, bo w sumie widziałem, że była premia razy 3, ale może zdecydować, że w sumie razy 6 to trochę będzie za dużo tej premii. I to będzie takie średnie wtedy. Albo nie wiem, nie chcieli robić jakieś razy 1,5, bo to wychodziło 4,5 czy coś i gra się bugowała mimo wszystko. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale zaczynamy w takim razie losową akcję. Zobaczymy, na co mnie dobierze. Może być to wszystko dosłownie. Dobrało mnie na ostatnią dawkę jeszcze do tego. Nie, no, ostatnią dawkę sobie po prostu będę chciał zagrać. Więc wiecie, nie ma według mnie sensu dołączać do kogoś akurat na takie zadanie. Zwłaszcza kiedy sam tego nie ukończyłem. Mówię, bo to jest po prostu zasięcie. Misja porządkowa 5? Bardzo dziwnie to wygląda, kurde, misja porządkowa. No dobra, zabiera mnie ze sobą, no tutaj mówię, to raczej nie powinno wywalić do chmur. Jak będzie, no, misja porządkowa od Martina Madrazu. Widzicie, 20 level sobie tutaj hostował. Dziwne trochę wybrano, muszę przyznać mu. Dlaczego dziwne? Bo inne rzeczy są na premię, akurat misje od Martina nie są, ale... Wiecie, może to jest akurat jedna z tych osób, która po prostu... Dosłownie, serio, jestem nowa w tej grze. I nie wiem, zacięło się na inicjalizowanie. Wydaje mi się, jakby ktoś nie mógł z nas tej naszej trójki dołączyć. Więc, wiecie, zrezygnuję na rzecz tego, żeby poszukać czegokolwiek innego. Myślę, że to będzie szczerze trochę lepsze, tylko... Szybkie dołączanie się zepsuło. I nie mogę na ten moment nigdzie dołączyć. Chociaż na oprawce mnie dobrało. Znaczy, Martin Madrazo wysłał zaproszenie, ale... Nie mogę. Dobra, już mi działa telefon, więc znowu szukamy. Na co tym razem idziemy? Napad z mieszkania. Mieszka z więzienia, policja. No to generalnie też bym chciał sobie przejść. Mówię, akurat napady bym ja sobie chciał sam też porobić. U siebie też będę hostował. Mam nadzieję, że mówię wszystkie napady z mieszkania. Wrosła w sumie na to samo, co jeszcze jest zabawniejsze. No to samo, tylko że u innego gościa. Dziwo. No dobra, jeżeli tu się rozpocznie, to gramy. Wiecie, też nie chcę czekać, kurde, w tym lobby. Nie wiadomo ile czasu, nie? Wiecie, to ma być też jakaś w miarę szybka akcja, nie? Gramy i tyle. Dobra, na tryb adwersarza mnie dało. Oprawca. To chyba jest inny niż był tam... Wcześniej grałem sobie z motorami. Chyba jest inny tryb. Chyba inaczej się tamten nazywał. Dobra, czyli to jest taka bardziej zabawa wchowanego, więc okej. Tylko widzę, że już ludzie sobie powychodzili. Nie zauważyłem, ile było tam brunt w sumie. Więc ogólnie będzie to tryb, w którym będzie bardzo ciemno. Teraz nam, widzicie, jasną światła. I musimy się przed gościem ukryć, mówię. Zabawa wchowanego. I tam już jeden na nas gościu padł w ogóle swoją drogą. Ten już gości obserwuje, to super. Nie wiem, ile na takim trybie w sumie się dostanie. Kolejny gość został ściągnięty przez pana oprawcę. Nie, za mną biegnie. I mnie dogonił, widział, że spadłem. Ale kto wie, być może przez to, że spadłem... Co to za kryjówka, gościu? Ty, dobre znalazłeś. Szczerze powiem, moim zdaniem on nie ma szans tutaj tego gościa znaleźć. Tak się dobrze schował. Że ja nie wiem, czy on go naprawdę znajdzie. Poważnie, bym... Nie wiedziałem, czy tak dobrą kryjówkę idzie tutaj zrobić. No ale teraz ten gościu dostanie... broń. Zobaczymy. Jeszcze ściągnie tego gościa, bo jeszcze może go nie ściągnąć. On teraz musi złapać tego gościa. A teraz jest walka na shotguny. A i tak nie dał rady. No niestety, też tak bywa. No i wygrany dostał, jak widzicie, 22 tysiące, my po 12. Czyli mało, no. Dobra, czyli znowu jestem w drużynie chowających się. Jako, że tamten gościu był naprawdę w fajnym pokoju, może on akurat nie trafił, to myślę, że dobre by było się schować właśnie w takim samym pokoiku, jak ten gościu był. Szukać, gdzie był ten pokoik, ale chyba tutaj to było. Dobra, widzę, że ten się gościu tutaj jeden schował. Nie będę zdradzał jego kryjówki, jak to się, wiecie, mówi. Niestety, jeszcze sam siebie pokonałem dodatkowo. W sumie do tej dwójki trochę powinna być ta podpowiedź, skoro ktoś zleciał ze schodów, że chyba nie jest najbezpieczniej u góry. Swoją drogą ten sam gościu jest. Ty, pokonał go! LOL.
Nie sądziłem, że to się da tak od razu. Powalił go latarką i tyle było. Ale znowu tyle samo dostaliśmy. Niby wygrana, ale tyle samo. Dobra, oprawca runda trzecia. Znowu się oczywiście chowamy. Szczerze, fajna kryjówka. Naprawdę, trzeba wiedzieć chyba tylko, że ja nawet ciężko tu się w ogóle dostać do takiej kryjówki. Jeszcze tam znowu padł? Znowu go zaciukali? No co wygląda, ale teraz inny się pojawił. Chyba są trzy rundy tylko ustawione. Tak szczerze by na to chyba wychodziło. Gramy tylko i wyłącznie trzy rundy tego oprawcy. No dobra, no to runda czwarta. Dobra, ja chyba widzę taktykę tego gościa. Od razu jak się wychyli, będziemy go nawalać. Pomysł jakiś to jest, bo patrzcie, on stoi przy tych schodach, ja też stanę obok. I razem jak walniemy, to gościa nie będzie. I będzie się po prostu spodziewał. Może ma jeszcze jakieś inne wejście tutaj do góry. Dobra, zostaliśmy tylko we dwójkę. Więc jeżeli nasz plan nie wypali, to będzie przypałowo. Dawaj gościu, nie wstydź się, przyjdź do nas. O, kurde, nie wyszło. Mi nie wyszło i tamtego gościa też pokonał. Ty, przewidział taki plan sytuacji. Gliczet. Ja myślę, że on właśnie nas... Ten... Normalnie aż strollował gościu. Wziął się, wturlał. Tyle z nas było. Znowu jestem chowającym się, kurde. Nawet nie mam szansy być tym gościem. Może wiedzieć, co się dzieje. Zaskoczę sam nawet. Może wiedzieć, co się dzieje i będzie ciężko. Fajnie byłoby mieć oczywiście główną wygraną. Ale no, jeśli nie będę jej miał, no to... Bum. O! Dawaj. Jeee, dałem radę. Nie trafił we mnie po prostu. No i chyba mamy rundę wygraną dla wszystkich. Esi Gode, co? A nie, każdy z nas ma po 3, czyli jeszcze więcej ktoś ustawił. Wola Boga, ciekawe do ilu. Do 5 ustawił ktoś. 4, nie wiem, ustawił naprawdę potężną, dużą liczbę. Dobra, teraz ja jestem oprawcą. No dobra, także zobaczmy, jak to mianowicie pójdzie. Czy to pójdzie, czy to nie pójdzie? Gdzie się, kurde, pochowaliście? No tu trochę mamy miejsca. Ło, kurde, ty. Oj, już po mnie. Fajnie było i się skończyło. 66 tysięcy. Szczerze powiem, tryb jest bardzo słaby. Jak mam być wami szczery. Prawda, widzicie, no ci wygrywający dostali bardzo dużo, bo aż 100 tysięcy. Prawie dwa razy więcej ode mnie. No bo wylosujemy sobie coś, żeby zagrać. Zobaczymy, może teraz wylosuje się coś, żebym innego zagrał. Tak, to nie wiem, może na deathmatche pójdziemy. O, pojawiły się nowe deathmatche, więc fajnie byłoby sobie zagrać jeden z tych nowszych deathmatche. Więc w sumie teraz jak się ładuje na sesję, może załadujemy sobie znowu koło i zobaczmy, co teraz się wylosuje. Jest dobra, klikamy sobie kołko i zobaczmy, co tutaj mamy. To wylosowało się, robię co chcę. Chyba slasher się tu zrespił. Słyszałem te takie, wiecie, śmiechy. To gdzieś tutaj może się slasher nawet zrespił, ale nic nie widzę na ten moment. Będą w samochodzie, on się może nam tutaj pojawić. Ja oczywiście nic za takie rzeczy nie mam, ale... To mi wiecie, gdzieś może grasować. No dobra, ale skoro wylosowało się, że robię co chcę, no to generalnie mi się wydaje, że dobrym pomysłem byłoby... No bo pierwsze myślę, że zagranie tej próby czasowej nie byłoby w zasadzie jakieś złe. No i później pójdziemy sobie na ten deathmatch, no bo... Szczerze mówiąc, na samym początku gry nie mam za bardzo do takiego do roboty. Fajnie byłoby znęćki też porobić. Może się wylosują niebawem, to coś się porobi, coś się pozbiera. Mówię, też nie ma się, gdy nie ma się żadnych pojazdów, to też nie jest to po prostu takie aż bardzo ciekawe. Zasuwanie tak po mapie, nie mając niczego. Ale nic, dobra, zacznijmy w takim razie od roweru. Dobra, to jest po drugiej stronie. Tam jest oczywiście telefon na kasyno, ale... Z kasyna nie będziemy generalnie korzystać, nie tym razem. Tak mogę powiedzieć, nie tym razem. Próba Junk Energy. No, patrzcie, po minucie 30 dopiero zaczyna. Już się na czerwono, no po prostu na czerwono życie spadło, czyli dopiero kondycja spadła. Czyli praktycznie przed samym końcem, więc tutaj mamy już 80 kondycji. Może trochę więcej nawet wbitej. Mniej więcej gdzieś tyle wystarczy raczej, żeby robić wszystkie już próby te rowerowe. Nawet zdrowie znowu pokazało, że wbiło 52 tysiące. Plus jeszcze tamto wpłaćmy. 90 tysięcy łącznie pokazuje, że jest.
więc mamy 500 000. No potrzebujemy jeszcze prawie że 1 000 000. No i dobra, zróbmy w takim razie, tutaj było deathmatcha. Akcje deathmatch, bo nowe deathmatche się pojawiły. Trzeba by zagrać, ale coś innego mi tu wzięło. LNG, FFS. Nie wiem co to będzie, ale zgaduję, że skoro szuka, to ktokolwiek musi go grać, czyli pewno musi być na premii. Bo by było zwyczajnie bez sensu, gdyby nikt tego nie grał i by mi to znalazł. Meriwether? Co wy chcecie, kurde? Nieważne w sumie, bo ten serce sobie otwalił. Coś takiego US World War, coś tam. I coś tam GTA, LNG. 5x5. I wijemy się w śniegu, o, to akurat fajnie. Fajna atmosfera będzie, że walczymy w śniegu. Pełno tu broni się, respekt. Dobra, widzę, że ten Fleece to jest jakiś kozak. On, kurde, czterech naraz pokonał. Za kokosy jakieś kompletne, nie? Ja powiem. I oni strasznie nas rozwalają. Dobra, mam chociaż pierwszego fraga. O nie. Tylko powinno być to broń w sumie zebrana, bo teraz... Jak to jest? Gościu ma jakiś hełm czy coś? Ja gram tutaj, nie wiem, na wspomaganiu czy coś, jakimś padzie, żeby było... Nie wiem, ja czasami jak ja widzę, jak oni tutaj nawalają niektórzy, to jest jakaś ten... Jeden gościu opuszcza grę. Nie wiem, ale niezła nawalanka szczerze tutaj jest. Akurat trzeba przyznać. A ten Fleece jest, nie wiem, niezły, jeżeli rzeczywiście to nie gramy na jakichś tych, no mówię, na jakimś wspomaganiu na padzie, to nieźle. Oni tutaj naprawdę dobrze potrafią ci goście grać na tym deathmatchu. Jakby tak bezjajnie, nawet nie mając żadnego strzelania, patrzcie, gościu robi fikołko, od razu mi trafia w głowę, oni naprawdę umieją nieźle grać. Jestem naprawdę pod wrażeniem, muszę powiedzieć. Mówię, idzie to nieźle. Co prawda mówię. Powinno być akurat, że z podniesionej tylko broni powinniśmy się bić, a nie z losowych. A nie, znaczy nie ze swojego EQ po prostu. Gdzie ja wam powiem, tutaj takie uczucia są, jak się w to gra. Jakbym ja tutaj dosłownie był, wiecie, jakimś kokosem, nie? W skrócie, nie? Naprawdę jakimś... Miał dwie lewe ręce, ale... Ja tu próbuję jakoś coś zrobić, ale nie potrafię kompletnie. Za dobrze grają ci goście, nie wiem, kręcioła zrobię jakiegoś, o. Nie wiem, będę może widział, to trzeba robić kręciołki. O kurde, tam to akurat nie widziałem. No i Fleece mnie pokonał. Nie, Freeze, kurde. To działa, dobra. Du. Freeze działa nieźle. Seria przegranych. Cooldown był. Cooldown kręciołku. W kręciołku byłem. Halo. Jakimś cudem trafiłem losowo gościa, nawet nie wiem kiedy. Ileś tam fragów zrobiłem. Karabinu. Nie. Dobra. Losowo trafieni jakimś cudem. Oj. Nie zdążyłem się zakręcić. A ile fragów zrobiłem? Ale bardzo mało. Jestem pewny. Jest na pewno wciul mało. Liczba ofiar w ogóle mówi. Wszystko nagle rośnie, nie? Nie wiem, mimo że to jest 10 minut, powinno trwać szybko, nie? To... Nie wiem, takie wiecie, padanie dosłownie co chwilę... Nie należy do zbyt przyjemnych, jak mam wam szczerze powiedzieć. Nie mam zbyt dobrych odczuć, jeżeli chodzi po prostu o to. No i wiecie, może komu to się podoba, takie nawalanka. Taka dosłownie, bo wiecie, my dosłownie tutaj 10 minut mamy cały czas intensywnej akcji. To nie ma w ogóle takiej, wiecie, chwili wątpienia czy czegoś. W sumie właśnie w trybach adwersarza od Rockstara coś takiego jest właśnie, że jak tak wiecie, zauważyłem. Przynajmniej jest taki moment, że wiecie, gdzie te emocje, nazwijmy, są różne, nie? Bo tutaj praktycznie cały czas jestem pod presją walki i cały czas praktycznie jestem skupiony, nie? Żeby próbować ich trafić, ale to po 3 minutach już było po prostu męczące zwyczajnie. Nie da się po prostu być skupionym. I szczerze powiem, coraz gorzej to po prostu będzie wyglądało. Ja myślę, że mówię, będę miał coraz większe problemy, żeby kogoś tutaj po prostu powoli trafiać. Mówię, nie będę w stanie po prostu się móc tyle razy skupić. O, kurde no. Ja cały czas mówię... Presja, cały czas jest presja. No, że tu może być, tam może być. Ale sama mapa w sobie jest ciekawie rozwiązana, to trzeba przyznać. Już mówię, ja raczej głównie tutaj padam. Mówicie, te kontenery fajnie się tutaj wpasują, śnieg w sumie nie psuje jakoś terenu. Plus ukrywa pewną podłogę, która jest po prostu zwyczajna. Mamy fikołka, zrobiłem i proszę, i patrzcie, i frag sobie wpadnie. Znaczy, że zrobisz fikołka. Taka prosta zasada w GTA. Jak nie robisz fikołka, to fragi ci nie wpadną. No, patrzcie, zrobię fikołka i teraz nagle były prawie że dwie główki. O, dobra, to były dwa fikołki. Gościu, proszę nie wiać. O, serko tu jest potężny. Serek, kurde, daje radę. O, jeden na 1 HP. Dobra,
dobijam w zasadzie zemsta za grobu. Jakoś losowo trafiony gościu. Dobra, 10 minut na walanki. O, 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 fikołek, fikołek. Dobra, mamy fikołki, walka na fikołki. Dobra, jednego trafiłem, drugiego nie bardzo. Gra mi przynajmniej chciała uznać. No i dobra, 8 sekund, nie wiem. Jeszcze se padnę, o, na sam koniec. I tyle, nie odradzam się już. No, przegraliśmy to. Trzeba to przyznać. Ciekawe, ile w sumie za taką nawalankę w sumie tutaj jest. 8 tysięcy? To nie było chyba na premii czy coś. Tak średnio, muszę powiedzieć, ale mówię, może komuś się bardziej podobało. No u mnie, jak widzicie, KD to jest 0,42, więc u mnie było słabo. Ale u nas gościu, patrzcie, jeden miał 2,31, także miał bardzo dobrze. Ja wychodzę. Próbujemy zagrać w takim razie, mówię, to może być po prostu mapka od zatwierdzona przez Rockstar. Mówię, no cały czas taka intensywna walka, ciężko jest się na tym skupić. Plus, no, nie wiem, naprawdę bardzo dobrzy goście tam byli. Próbujmy jakiegoś jeszcze jednego deathmatcha sobie zagrać. Może coś jeszcze uda się dobrać. Mówię, będzie trzeba zebrać jakoś sobie milion. No mówię, zdańczka z duchami będzie. To nam jakkolwiek trochę pomoże. Fajnie by było, jakby ja się, wiecie, trafił. Po prostu event. Znaczy, no mówię, jakiś biznes taki, który mógłbym aktywnie w nim coś zarabiać. Znowu to samo się trafiło. Nie gra nikt innego deathmatchu? Nikt nie gra tych, kurde, nowych? Trochę nie chce mi się aż wierzyć. Kliknę sam bezpośrednio z online'a do nich. Bo po prostu mówię, pojawiły się nowe deathmatche. Stworzone bezpośrednio od Rockstara i trochę nie chce mi się wierzyć, że wiecie, nikt, kurde, tego nie gra. Na przykład to, padnij trupem. Ja kliknę szukaj, jak mnie dobierze do tego samego, no to... To jest praktycznie to samo. A nawet byli ci sami ludzie, więc... Więc dobra, wpłaćmy w takim razie to, co zarobiłem z tego. Niestety, w dzisiejszym dniu, jeżeli chodzi o zarobek, jest po prostu biednie. Ale cóż, może znajdźki się polosują, to trochę więcej na tym będzie. Jakieś duchy może się zrobi, też będzie trochę więcej. Mówię, jak się wylosujesz jakiś biznes, który będzie można aktywnie zarabiać, mówię, cokolwiek, żeby to było. Fajny byłby warsztat, bo byłoby szybko. Fajny byłby... Mówię, w sumie wszystko byłoby fajne praktycznie. Nawet import-export byłby okej. O, proszę. Koleś zamierzył dla nas motocykl. W sumie z drugiej strony, skoro się pojawił motocykl, zmienię sobie spawna na siedzibę. Sprzedajmy w takim razie ten motocykl. Niech będzie miejsce dla następnego jakiegoś potencjalnego. Z tego co pamiętam, kiedyś była na to premia. Za pierwszym razem była premia na to razy 3, żeby można było sprzedać taki motor. O, proszę, mamy cutscenkę. To jest motor. No, fajny motorek, no trzeba to przyznać. Taki różowawy. Coś w ogóle ma się chyba wyświetlać, jakiś tekst, ale nic się tam, nic mi się nie wyświetla. Ale pewno, że modyfikuj dla klienta, on ci da tam jakąś opcję. Rzeczywiście możemy go sobie kupić bezpośrednio. Nie musicie mi tego wszystkiego wyświetlać. Chciałbym go zmodyfikować, kurde. O, modyfikuj motocykl dla klienta. Dodamy, mówię, motocykl. Robimy serwis, lakierowanie. Tak, robimy mu, kurde, robimy mu na maksa, słuchajcie. Niech ma, niech wie, że to jest dobry warsztat. Taki tuning, taki widek, takie butniki, słuchaj. Takie se światło będziesz miał, a do tego jeszcze będziesz miał taki zbiornik diamentowy. O, patrz, teraz będziesz miał takie, kurde, te. O, a tutaj będziesz miał se takie. 10 tysięcy trzeba zapłacić, ale i tak to nam oddasz. Dostarcz pojazd do klienta. Jedno z takich rzeczy, które można zrobić, jeżeli chodzi o dodatkową kasę, ale mówię, trzeba mieć trochę dużo tych biznesów, bo w bunkrze też jest takie samo coś. Mówię, w Libie mamy takie samo, w warsztacie też mamy. Więcej biznesów, tym lepiej. Na samym początku jest najgorzej. Zwłaszcza jeszcze mówię, jak ma się właśnie takie nieszczęście, tak jak mi się akurat powylosowywało. Takie same najgorsze. Jako, że to jest blisko, no fajnie byłoby dojechać tym motorem i nie zrobić ani jednego uszkodzenia, tak kompletnie. Mówię, nic nie zrobić. W sumie swoją drogą to może być jeden z nielicznych razy, kiedy ja na tym koncie w ogóle jadę motocykle, więc mogę nawet mieć tego motocykla, który jedzie do klienta jako uznany za swój ulubiony pojazd. Praktycznie cały czas jeździłem samochodem. Motorem jeździłem dosłownie tam, nie wiem, podczas też jednej misji. Chyba tam Montrezem czy czymś takim. Jeszcze kawałeczek sobie tylko podjechałem. Dobra, słuchaj, dowiozłem ci w takim razie motorek. Jak się z tym czujesz? Bo widzę po twojej minie, że chyba w takim razie uznajesz, że jest fajny, więc satysfakcja powinna wpaść dodatkowo. Nie, nie wpadła. Wygląda, jakby miała wpaść. Mówi się, no trudno. Tylko szczerze, po tych animacjach rozróżnić właśnie, czy oni właśnie im się to podoba, czy im się to nie podoba. Ja niby mówił, że patrzcie, piękna usługa, piękna zapłata, satysfakcja było minus 5000. Że ja nie wiem, ja może się na czymś nie znam.
Dobra, kończymy w takim razie dzień z kwotą 600 tysięcy, więc tam z około ponad 200 tysięcy nam wpadło. Nie za wiele, ale mówię, jak będą znęćki, to zrobimy jednego dnia całego duszka i no, wpadnie 250 tysięcy za tego ducha. Może coś jeszcze innego tam po drodze nam wpadnie. No dobra, w każdym razie to byłoby na tyle. Do następnego, cześć!